Tak to w Land Roverach zawsze staje na 4, a tutaj można w końcu odpiąć ten przód i spróbować jakiegoś boczura walnąć. Ja bardzo lubię jeździć takimi sprzętami, bo w takim samochodzie trzeba cały czas myśleć. Tutaj hamulce ledwo co biorą na tylne koła, jedynka z trójką wyskakują. No i jak się jeździ góra-dół, no to trzeba mieć to wszystko na uwadze cały czas. Teraz będziemy zjeździć i trzeba będzie trzymać jedyneczkę. Prawie jak u was na solo, nie? Prawie. Tylko podok trochę większy. Dzisiejszy dzień to pasowało bardziej być krową, żeby się móc ogonem odganiać od much. Jest taki upał, że nie do wytrzymania. Ale mam tutaj tytoniowe kadzidełko ze sobą, więc może ono coś pomoże. W każdym razie chciałem wam dzisiaj pokazać Gaza 69 w wersji z Mota lat 90. Jest to raz, że historyczny samochód, bo ma już swoje lata. Dwa, że został przygotowany pod rajdy jakieś 30 parę lat temu. Co też jest ciekawe, ponieważ możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądały przygotowania do rajdów terenowych polskich ekip. Czyje to auto kiedyś było, nie wiem. Wiem, że ostatnie 20 lat przejeździło po prostu do lasu po drzewo i nic więcej, żadnych ekscesów nie robiło, aczkolwiek widać po nim ślady walki i jest tutaj masę takich modyfikacji właśnie, które oddają kwintesencję właśnie przełomu lat 90. i 2000. Z drugiej strony jest to pierwszy z moich gazów, który jest w takim stanie jezdnym. Więc możemy też zobaczyć, jak się jeździ takim gazem 69, ze względu na to, że no jest tutaj raczej standardowe zawieszenie. No może są zmienione amortyzatory, aczkolwiek tylnych na chwilę obecną nie ma. Więc mamy tutaj klasyczne resory piórowe, mamy jakieś proste amortyzatory, zero komfortu i taką tą prostotę konstrukcji, jaką oferował od początku gaz. Więc postaramy się porównać, postaram się wam przedstawić, jak wygląda różnica między oryginałem a z motą rajdową. Tak w przybliżeniu, nie będzie to jakiś film z dokładną specyfikacją techniczną, bo nie o to w tym chodzi. Bardziej skupimy się na tych aspektach z moty, ale możemy właśnie zobaczyć, jak dzielnie czy też niedzielnie pokonywał tereny Gaz 69 na tych swoich resorach piórowych i ze słabymi hamulcami, bo pomimo, że tutaj już są założone hamulce tarczowe z przodu, no to na tę chwilę nie funkcjonują, trochę łapią tylne bębny, no czyli jak to w Gazie 69. To co, jedziemy. To skoro się już trochę przejechaliśmy, to czas pokazać, co jest sercem tego gaza
i z czego on się w ogóle składa. Więc zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli jednostki napędowej, która nawiasem mówiąc jest już trochę na wykończeniu i niedługo stąd wylatuje. Ale serduchem tutaj jest jednostka 2.3 V6 na gaźniku z Forda, bodajże z Sierry. No i generuje ona C 115 koni i 185 Nm momentu, z tego co kojarzę, i ogólnie, że jest do wyjęcia stąd po prostu i do zastąpienia czymś bardziej cywilizowanym. Jedyne czego mi będzie brakowało po wymianie tego silnika to, no to chyba tego dźwięku tej V-ki, bo brzmi naprawdę fajnie. Z takich istotnych modyfikacji, bo zasadniczo z oryginału, to tutaj została rama, buda i mosty, a przybyło dużo ciekawych takich patentów, które dało się w tamtych czasach zastosować, czyli właśnie był swap silnika, który podwoił jakby moc tego samochodu, no bo oryginalnie gaz ma 54 konie, nie wiem ile newtonometrów, ale pewnie nic. No i to już drastycznie podniosło właściwości terenowe tego wozu. Przy okazji, jak ten silnik tutaj był założony, no to samochód dostał wspomaganie kierownicy, co jest bardzo fajną sprawą z tego względu, że no mamy tutaj dość duże koła założone i o ile normalnym gazem na seryjnych kołach można kręcić fajnie bez wspomagania, no o tyle tutaj przy takim rozmiarze koła, do którego zaraz przejdziemy, jest to dość problematyczne. Nie ma tutaj wentylatora takiego na paskach, tylko są dwa wentylatory elektryczne. Nowe serducho już tutaj, prawda, czeka, a oprócz tego, że silnik tutaj jest w takiej kondycji, w jakiej jest, no to skrzynia biegów z reduktorem też jest bardzo już wyjeżdżona, a pochodzi ona z nie innego wozu jak Aro, bodajże 2.4.3, czyli no nie jest to też jakaś turbo wytrzymała konstrukcja. Wypada jedynka, wypada trójka, ciężko wchodzi wsteczny, czwórka zgrzyta, no i tak się to kula powoli. Następne modyfikacje są w układzie hamulcowym. Polegają one na tym, że jest serwo dołożone, nie ma takiej tradycyjnej pompki w podłodze, jak to w gazie 69 bywało, znaczy było w oryginale, tylko jest tutaj już dołożone serwo bez wspomagania i mamy z przodu założone hamulce tarczowe, czyli mamy zamiast oryginalnej pompki mamy tutaj dołożone serwo, nie wiem z czego, nie mam pojęcia, ale będzie ono do wymiany, bo nie ma wspomagania, i mamy hamulce tarczowe z przodu, które są skonstruowane z tarcz od Łady Niwy i zacisków z Golfa dwójki. Prostota i to, co było pod ręką w tamtym czasie, nic więcej. Następnie mamy klatkę bezpieczeństwa i to też jest dla mnie fenomen, ponieważ tutaj są dwa wymiary rur bodajże użyte. Grube przekroje, są bardzo ciężkie te rury, przez co samochód przytył dość mocno. Na moje oko i z mojego fachu, patrząc na te rury, no to są to rury ciepłownicze, które zostały gdzieś zdemontowane, no i posłużyły jako klatka bezpieczeństwa do tego samochodu. Ja już ją trochę przerobiłem, bo on miał oryginalnie plandekę i nie miał zastrzałów nad głową, teraz już są zastrzały nad głową porobione. No i jest dach z blaszki jedynki taki. Taki jest daszek, o. Dalej mamy z tyłu właśnie takie grubsze rury, które są ciężkie i chyba nic poza tym. Według poprzedniego właściciela samochód mógł śmiało skakać i się rolować, przewracać, w co jestem w stanie uwierzyć, ponieważ jak rozebrałem te stare osłony rur, te gąbki, no to widać, że ten tylny gruby pałąk jest dość mocno zagięty na środku. Więc jakieś przygody to auto na pewno miało. Zresztą błotniki też są trochę poklejone tutaj, popoprawiane. No i mamy orurowanie przednie z derza, który mi się bardzo podoba. I tak jak szperałem po zdjęciach w internecie, no to większość gazów z tamtych lat, jak ktoś robił jakiś sobie customowy zderzak, no to był to ten wzór.
Kolejne modyfikacje to dołożone z tą klatką bezpieczeństwa progi, które są naprawdę solidne. No, ważą oczywiście, ale podobają mi się, bo można śmiało się od wszystkiego odbijać i nic się samochodowi nie dzieje. I mamy piękne felgi, słuchajcie. Piękne felgi, koło chyba 34 cale, bo to jest 11,5 na 80 na 15,3 cala. A dlaczego na 15,3 cala? No bo w tamtych latach nie było tak, że można sobie było iść do, nie wiem, sklepu opon albo na opony 4x4 wejść, pozamawiać jaki tam chcemy bieżniczek, żeby mieć fajny rajdowy czy pod własną specyfikację. Tylko brało się to, co było pod ręką. Tak, ta klatka właśnie, ten silnik, skrzynia Zaro, to wszystko było rzeczy, które były dostępne w tamtym czasie. A że nie było opon tak szeroko dostępnych, no to wylądowały tutaj opony rolnicze. Żeby założyć te opony rolnicze, no to trzeba było mieć felgi rolnicze, które nie pasowały rozstawem śrub do mostów ułazowskich. Więc wnętrze felgi mamy po prostu oryginalne ułazowskie, a jakby rant czy obręcz to jest przyczepa rolnicza. Przez co uzyskaliśmy fajną, szeroką felgę z dobrym odsadzeniem. No ale na dzisiejsze czasy, no to ciężko znaleźć i dopasować oponę, którą będzie można jeździć z normalną ludzką prędkością po drodze, no bo wszystkie te opony rolnicze mają indeks prędkości do 25, max 40 km na godzinę, a ten gazik ma smaki, żeby jechać szybciej. Ha! Byłbym zapomniał jeszcze o jednej rzeczy, która tutaj jest tuningowa. Proszę bardzo, tuningowy dyfuzor, czyli ściszamy tutaj wydech. Blachow kręcik i jest perfekt. Może to nie jest jakiś tam elektrozawór, jakieś cudawianki, ale spełnia swoją funkcję, także no. Niech już zostanie, a wracając do podsumowania, no to gaz jaki jest, każdy z Was widzi. Było to zawsze moje marzenie z dzieciństwa, mieć gaza. Teraz już mam ich kilka, głównie do remontu, ale to wszystko na spokojnie. I co? Mam wymarzoną zmotę na gazie. Kupiłem ją sercem. No i teraz będę musiał się z tym troszkę pobawić. Mianowicie chciałbym nim startować w rajdach. Ma ten samochód dla mnie potencjał. Przede wszystkim jest dla mnie prześliczny. Dlatego chcę z nim robić. No i pokrótce plan jest taki, że wyjeżdża cały zespół napędowy stąd. I w pierwszej kolejności będzie wymiana silnika, skrzyni biegów i reduktora. W następnej kolejności, w przyszłości, dopiero jak będę miał możliwość, no to wtedy jakieś mosty i zawieszenie na sprężynach, ale póki co, no to pójdę taką ścieżką, że tak powiem, standardową troszkę, także wyląduje tutaj 1.9 TDI, będzie zespolony ze skrzynią biegów z BM-ki i do tego wszystkiego reduktor z gaza, czyli zostawiamy troszkę oryginału. Myślę, że będzie też łatwiej ten reduktor umocować i fajne jest to, że jest osobno od skrzyni biegów, więc jest mniej problematyczny dla mnie niż cały zespół skrzynia biegów z reduktorem. No i co? Pewnie opony jakieś inne, albo i całe koła, bo no na razie będę dojeżdżał te rolniki i te jodełki, bo fajnie gryzą, ale no trochę strach jeździć nimi z normalną prędkością po drodze, więc one docelowo też się zmienią. Na pewno zrobię jeszcze zastrzały tutaj do klatki z tyłu, jakieś fotele kubełkowe i pasy bezpieczeństwa, żeby było w miarę bezpiecznie i myślę, że będzie można się już w pełni cieszyć tym samochodem i jazdą nim. Będzie można po prostu jeździć i nie mieć z tyłu głowy miliona myśli, czy się dojedzie, czy się nie dojedzie, bo póki co to jest trochę jak taka nasza polska motorynka. Dwa dni grzebiesz, pół dnia jeździsz. Z uwagi na to, że mam mocno ograniczony czas, to waham się, czy będę nagrywał wymianę tego silnika, ten cały swap i te wszystkie przeróbki.
Jeżeli chcecie to oglądać, dajcie znać, a jak już się za to zabiorę, no to będę wtedy montował, jeżeli będziecie chcieli, a jak nie, no to odpadnie mi trochę roboty i będę mógł się zająć stricte przeróbką tego oto gaza. Muszę podziękować tutaj Szymkowi, który siedzi za kamerą, za pomoc w dzisiejszym nagrywaniu dla Was filmu, ponieważ no, dość ciężko jest gonić ze statywami, rozkładać się, przekładać i jeszcze jednocześnie jeździć i opowiadać. Także nieoceniona pomoc Szymka tutaj. Jak macie ochotę, to wpadajcie do niego na kanał. Jak się nazywa Twój kanał? Soumadi. Soumadi. Na YouTubie znajdziecie bez problemu. Szymek jeździ ze swoją Edytką, fajnym samurajkiem. Z takich jeszcze przeróbek, które są nieoryginalne tutaj, no to mamy drzwi pasażera przełożone na stronę kierowcy, co jest bardzo fajne, bo gazik oryginalnie ma bardzo wąskie te drzwi kierowcy, a przy mojej tuszy to mi się bardzo przydaje, także to jest fajne, że jest szeroki wjazd do środka. No i mamy nieoryginalną przednią szybę, ponieważ w oryginale jest ona dzielona i podchylana, tutaj już to podchylenie wiadomo nie działa, no bo jest tak przyklejona, tak jak ja bym to robił. Także jest tutaj przyklejona pojedyncza szyba i ona najprawdopodobniej pochodzi z Muskela. To są takie główne odstępstwa od oryginału, czyli trochę połączenie rumuńskiej wersji gaza 69. Mamy dołożone pasy jeszcze, o czym zapomniałem wspomnieć, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo kierowcy i pasażera, oraz przewygodne fotele z BMW bodajże E34, które no są ok jak na tą chwilę, ale docelowo będą inne. Jak się mocowałem tutaj z tym odpalaniem na ciepłym i przechodziłem przez różne drogi kombinacji alpejskich, jak to zrobić, żeby on palił na ciepłym, no to jednym z takich pomysłów było to, że stacyjka już jest wyświechtana, bo była tutaj stacyjka taka jak w Starach, no taka starego typu polska stacyjka, no i stwierdziłem, że zrobię tutaj przełącznik rajdowy na guzik, to jest wiadomo, prawda, od naszych niższych kolegów, nie będę tutaj się rozwodził. W każdym razie jest taki, prawda, włókno węglowe for racing use only i robi robotę, aczkolwiek auto dalej na ciepło nie odpala. A ja w trzewiczkach w ten deszczowy dzień, znaczy deszczowy. Jest fajnie mokro, bo w nocy padało, dlatego stwierdziłem, że jeszcze raz wyjadę gazikiem i nie tylko, żeby była jazda po suchym, ale też, żeby troszkę jednak przemieliło to koło. Także działa. Tak to mniej więcej w gazie rzuca. Wsteczny! Ale frajda jest niesamowita. Tu nie trzeba jechać szybko, żeby poczuć adrenalinę i emocje. Gdzieś tu powinna być moja żona. Zrobiłem Ci przejście. Jestem romantyczny jak ta skrzynia w tej.
Jedziemy już do domku. Zamykam drzwi, bo zimno. A ja w ramach tego gorącego dnia to ci zapewnię troszkę ochłody. Potrzymaj. Klima. Będzie klima pełna. Proszę tak. Bardzo. Klimy nie ma, ale na pewno jest klimat. Ale się zrobił przewiew, od razu ostygnę. Procedura rozpinania napędu. Nie można przekręcić za daleko, bo tutaj jest 2WD, a potem jak kupowałem, to jest jeszcze takie przełożenie jakieś do przodu, że się rozbiegają przełożenia przód, tył i rozwala most. Także ciekawe. Oto pokrótce prezentuje się GAZ-69 w wersji z Mota lat 90. Oprócz Szymka muszę tutaj podziękować również mojej wspaniałej żonie, która pomogła mi dzisiaj dograć jeszcze parę ujęć w błocie. Także to by było na tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.